W dzisiejszym odcinku historia, która mogła przydarzyć się również Tobie. Dwóch wędrowców znalazło wezwanie o pomoc w butelce unoszącej się na wodzie. Czy to głupi żart nastolatków, czy może ktoś rzeczywiście potrzebował pomocy? W 2019 roku Dzień Ojca w Stanach Zjednoczonych wypadał w niedzielę 16 czerwca. Z tej okazji dwóch wędrowców, ojciec i syn, wybrało się na wycieczkę dość trudną trasą parku stanowego w hrabstwie Monterey w Kalifornii. To, co odkryli w trakcie wycieczki, odmieniło ich życie. Trasa, którą przemierzali, biegła wzdłuż rzeki Arroyo Seco River. Jeden z bohaterów historii zauważył jasno zieloną butelkę na wodzie, płynącą wraz z nurtem. Było to dość wyjątkowe zjawisko, więc postanowili po nią sięgnąć. Obaj panowie nie mogli się nadziwić, gdy okazało się, że na butelce ktoś wydrapał napis „Sprowadź pomoc”. Ale na tym nie koniec. W środku butelki znajdowała się notatka, po której przy czytaniu natychmiast doszli do wniosku, że wracają do obozu, by poinformować gospodarza o znalezisku. Droga powrotna zajęła im kilka godzin. W obozowisku, po wysłuchaniu historii oraz przeczytaniu notatki z butelki, gospodarz obozu stwierdził, że najprawdopodobniej należy ona do rodziny, która rozbiła biwak w okolicy i miała wybierać się tego dnia na okoliczne szlaki i spływ rzeką. 44-letni Curtis Whiteson z Laurel Bay w Kalifornii, który na co dzień zajmował się naprawą drzwi i okien, wraz ze swoim nastoletnim synem Hunterem oraz swoją 34-letnią partnerką Crystal Ramirez wybrali się na wycieczkę, by zapoznać się z pięknem dzikiej przyrody u dopływu rzeki Salinas w środkowej Kalifornii. Głównym celem wycieczki miała być ucieczka od zatłuczonych ulic i miast i obcowanie z przyrodą. Jak sam powiedział, nie mogłam się doczekać wyjazdu i rozbicia obozowiska pod gołym niebem, delektując się widokiem tysięcy gwiazd nad głową. Miejsce, które wybrałem, to prawdziwy raj na ziemi, a widok z wodospadu, do którego mieliśmy podpłynąć, na długo zapadłby w pamięci najbliższych. W trakcie pierwszej nocy pod namiotem rozpalili ognisko, na którym Curtis przyrządził stek, podając go z komosą ryżową, i w rodzinnym gronie spędzili noc, wpatrując się w gwiazdy. Ale co dokładnie stało się z trójką obozowiczów i co skłoniło ich do wrzucenia butelki z wołaniem o pomoc do rzeki? Cała wycieczka przebiegała pomyślnie, aż do momentu, w którym dotarli do końca wąwozu, czyli około 15-metrowego wodospadu Whitson. Był to najtrudniejszy etap wyjazdu, ponieważ znajdując się na jego szczycie, jedyną drogą powrotu było zejście w dół po linie, która znajdowała się tam od dłuższego czasu. Curtis skorzystał z niej, gdy był w tym miejscu ostatnim razem. Na miejscu okazało się jednak, że liny nie ma. Najprawdopodobniej została zerwana przez silne wiosenne wiatry i deszcze. W tym momencie Curtis zrozumiał, że wpadli w prawdziwą pułapkę, gdyż droga w dół była jedyną możliwą opcją, a powrót rzeką, którą przypłynęli, był niemożliwy ze względu na bardzo silny prąd rzeczny. Dodatkowo zapasowa lina, którą zabrał ze sobą, nie nadawała się do użytku w tak ekstremalnych warunkach. Moje serce zamarło, gdy zdałem sobie sprawę, że poziom wody oraz silny prąd są zbyt niebezpieczne, aby umożliwić nam zjazd w dół, powiedział Curtis. Rodzina i przyjaciele wiedzieli, gdzie wybiera się cała trójka, lecz ze względu na to, że był to kilkudniowy wypad, zanim zorientowaliby się, że coś jest nie w porządku, byłoby już za późno. Dodatkowo w miejscu, w którym się znajdowali, nie było zasięgu sieci komórkowych. Crystal Ramirez powiedziała: zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie ma możliwości, byśmy mogli zjechać po linie w dół. W związku z tym udaliśmy się odrobinę wyżej i ułożyliśmy tam z kamieni duży napis SOS. W pewnym momencie dotarło do nas, że desperacko potrzebujemy innego planu. Curtis wyciągnął scyzoryk i na znalezionym patyku wydrapał napis „Pomoc”. Następnie wrzucił go do rzeki z nadzieją, że spłynie w dół wodospadem i może ktoś go odnajdzie. Tak jednak się nie stało, ponieważ patyk utknął w jednym punkcie i nie spłynął dalej. W tym momencie Curtis wpadł na dość specyficzny pomysł. Wziął do ręki zieloną butelkę po wodzie mineralnej i wydrapał na niej scyzorykiem napis „Sprowadź pomoc”. Crystal wyciągnęła z kieszeni kawałek kart, na której napisała datę 15 czerwca oraz notkę „Utknęliśmy na górze wodospadu, pomocy”. Kartkę umieścili w butelce i mocno zakręcili. Mieli tylko jedną szansę. Na szczęście udało się trafić w odpowiednie miejsce i butelka po minięciu wodospadu popłynęła dalej z nurtem rzeki. Curtis w myślach modlił się, by pomysł z butelką wypalił i żeby ktoś ją szybko odnalazł, niosąc im pomoc. Następnie wydrapali się trochę wyżej i schowali się w śpiworach, z niepokojem oczekując na ratunek. Jak się szczęśliwie okazało, nie musieli długo czekać, gdyż butelka została dość szybko zauważona przez jednego z wędrowców. Po przeczytaniu notatki powiadomił on gospodarza obozu, który od razu zadzwonił do ekipy poszukiwawczo-ratowniczej, która udała się na miejsce. Curtis i Crystal zostali obudzeni około północy. Głośny krzyk z megafonu poinformował ich, by pozostali na miejscu do rana, kiedy to ekipa ratunkowa dotrze na miejsce, by pomóc im wydostać się z pułapki. Byli w ogromnym szoku, że wiadomość została tak szybko odnaleziona. Minęło raptem kilka godzin od wrzucenia butelki do wody. I jak się rzeczywiście okazało, następnego ranka na miejsce przybył śmigłowiec California Highway Patrol, by uratować rodzinę z potrzasku.
Pilot Joe Kingman ucieszył się na ich widok i dodał: w trakcie mojej 23-letniej kariery w ratownictwie nigdy nie spotkałem się ani nie słyszałem o przypadku uratowania kogoś dzięki wiadomości ukrytej w butelce. Tydzień po akcji ratunkowej Ramirez kupiła butelkę tej samej wody mineralnej, dzięki której bezpiecznie wrócili do domu i po opróżnieniu umieściła w niej liścik miłosny dla Curtisa. Historia naszych dzisiejszych bohaterów jest idealnym dowodem na to, że czasem myślenie nieszablonowe może uratować komuś życie. Dzięki za oglądnięcie filmu do samego końca. Nie zapomnijcie o subskrypcji oraz łapkach w górę. A już teraz zapraszam do pozostałych, niewątpliwie ciekawych opowieści na naszym kanale. Siema!